Wybory samorządowe za 3 tygodnie. W najbliższym czasie możemy spodziewać się kumulacji nieodłącznego elementu każdej kampanii, czyli plakatów, które zaleją praktycznie każde miasto. Banery polityków już wiszą na płotach, barierach i latarniach, a będzie tego więcej. Na jakich zasadach kandydaci mogą wywieszać swoje reklamy? Reklama wyborcza rządzi się nieco innymi prawami niż ta zwykła. I nie wszędzie za reklamę politycy będą musieli zapłacić. Magda Sincewicz. Raz, dwa, trzy, cztery, 54. Jeden koło drugiego. Niby każdy inny, a takie podobne. Razem zlewają się w jedną kolorową całość. Masę nazwisk, liczb i obietnic. W tym przypadku w Olkuszu, na płocie stadionu nieopodal wiaduktu. Powieszone za darmo, bo tak postanowił obecnie urzędujący burmistrz, który również startuje w tych wyborach. Chcemy, by te wybory były sprawiedliwe, choć faktycznie interweniujemy w tych momentach, kiedy widzimy, że być może jakieś zagrożenie dla ruchu, czy pieszych, czy zmotoryzowanych materiały mogłyby stworzyć. Piesi zagrożenia nie widzą. Widzą jednak, jak wiele tych reklam zalało miejską przestrzeń. Na przykład tu, w Zabrzu. Pierwszy zobaczy, potem następny już nie patrzy. Tak bym powiedział, bo to jest za duży mętlik. Człowiek jest nierozeznany. Poza tym nie znam ludzi i nie wiem, na kogo mam zagłosować. Serce mi podyktuje, kiedy pójdę na wybory. Są różne formy kampanii i widocznie, to znaczy w tym roku, w tej kampanii chyba zabrakło wyobraźni. Nie brakuje jednak miejsc, w których można się pokazać. Nie wszyscy mają taką potrzebę, by zawisnąć. Na płocie czy barierce. Te w Rudzie Śląskiej obecnie świecą pustkami. No chyba, że to jeszcze nie ta pora lub zadecydowały o tym koszta. Opłata za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego za każdy dzień takiego zajęcia, to jeżeli chodzi o drogi gminne, to jest 2 zł. Złotej zasady postanowili trzymać się ci, którzy kandydują w Katowicach. Wspólnie wpadli na pomysł, by nie zaśmiecać miasta. Wolą skorzystać z czyjejś przychylności. Wszystko dla dobra mieszkańców. Postanowiliśmy ograniczyć nadużywanie tych materiałów wyborczych. W tej kampanii pojawiają się tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych na terenie miasta. To jest ponad 100 publicznych, bezpłatnych słupów ogłoszeniowych oraz jeśli prywatni właściciele posesji udostępnią miejsce na balkonie, na płocie, w witrynie sklepowej, no to tam takie materiały mogą się znaleźć. Wiele miast w regionie deklaruje walkę z chaosem reklamowym, podejmując specjalne uchwały. Czas kampanii wyborczych, bo oprócz tej samorządowej czeka nas jeszcze druga. Wydaje się być wyjęty z tych działań. Gdzie te wszystkie materiały znajdą się po wyborach, dowiemy się już niebawem.